Dobry wieczór, szanowna publiczności. Dobry wieczór, pani Moniko. Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie, witam Cię, Magdo. Dziś mamy przyjemność powitać wszystkich na cyklicznym live'ie realizowanym w ramach akcji Odważ się na zmiany, której celem jest wspieranie aktywności zawodowej i rozwoju kobiet dojrzałych. Gospodarzem naszego spotkania jest ProMedica 24, lider na rynku usług opiekuńczych dla osób starszych. Zanim zaczniemy spotkanie, niechaj zadzieje się nasza tradycja live'ów, czyli sprawdzimy, czy nas widać, czy nas słychać. Bardzo prosimy naszą widownię, osoby, które są po tej drugiej stronie ekranu, o sygnał dla nas. Pani Wanda Wirzynis, dobry wieczór. Super. Pani Wando, czy nas widać, słychać? Proszę powiedzieć, bo mamy od pani komentarz, a technologia tutaj nam przed chwilą chciała spłatać figla. Czekamy. Bardzo prosimy na inne osoby. Też wiemy, że jest 15 sekund opóźnienia między wpisaniem informacji w czat, a wyświetleniem. Będziemy wdzięczni, wdzięczne. Krystian Wejner, dobry wieczór. Panie Krystianie, czy nas widać i słychać? Bardzo prosimy o potwierdzenie, to ruszamy z takim zapewnieniem od Państwa w dalszą część programu. O, jest, widać pięknie, słychać pięknie, super. Cieszymy się w takim razie, że wszystko tutaj nam się dobrze układa. Poczekamy chwilę, aż więcej osób się pojawi na naszym live'ie. Niech ta 19 się wypełni tak w swoim tutaj, w swoim brzmieniu. A ja, szanowni Państwo, bo myślę, że jest więcej osób, zanim się tutaj przeklika komunikat w czata, to troszeczkę mija. Może przedstawię naszą ekspertkę. Ci, którzy śledzą fanpage'a ProMedica 24, już znają panią Monikę, kojarzą ją z tematami aktywności zawodowej. Dziękujemy, że Moniko, że jesteś z nami tutaj po raz kolejny i pozwól, że opowiem o takich najważniejszych rzeczach, chyba że chcesz sama powiedzieć coś na swój temat. Bardzo proszę. Witam Państwa serdecznie jeszcze raz. Bardzo się cieszę, że ProMedica zaprosiła mnie po raz drugi na spotkanie z Państwem. W dwóch słowach, dzisiaj będziemy właśnie mówić o zasobach internetu. Cieszę się, że będę mogła Państwu pokazać miejsca, które uważam, że są warte obejrzenia i warto do nich zaglądać, ale o tym za chwilę. Dlaczego ja? Dlaczego mam przyjemność dzisiaj z Państwem się spotkać? W największym skrócie, na co dzień wspieram i doradzam w ramach czy coachingów, czy w ramach treningów indywidualnych. Wspieram i pomagam ludziom po prostu w rozwoju, bez względu na ich wiek, bez względu na ich zawód. Mam nadzieję, że to co wspólnie właśnie w czasie różnego rodzaju sesji robimy, pozwala im ubogacać swoją rzeczywistość i widzieć to, że bez względu na wiek możemy robić dużo. Moniko, to co powtarzasz, że adaptacja zamiast alienacji, czyli że zmiany są po to, żeby z nich korzystać, i też dziś będziemy opowiadać o tym, że internet nie zna wieku i że warto go chwycić za rogi i wykorzystać po to, żeby ułatwić sobie życie. I wiek dojrzały nie ma tutaj żadnego znaczenia, a powodów jest bardzo wiele, dlaczego warto z tym internetem się zaprzyjaźnić. Przede wszystkim ułatwia życie, pomaga w znalezieniu pracy, w zorganizowaniu pracy,
w zorganizowaniu swojej aktywności, rozrywki, nauki, rozwoju. Nasza ekspertka będzie też mówić o kwestiach bezpieczeństwa, takim BHP pracy przy komputerze. Spotkanie, jak będzie wyglądać nasze spotkanie? Czy ekspertka przedstawi najważniejsze zagadnienia związane z tymi obszarami, które wymieniłam, w formie prezentacji. W trakcie naszego spotkania i przebiegu tej prezentacji prosimy o wpisywanie pytań, które się nasuną Państwu w czata, odpowiemy na nie w części końcowej. Nasz live jest nagrywany, także zawsze do prezentacji będzie można wrócić i oczywiście live jest interaktywny, także liczymy na pytania od Państwa i też jeżeli uważacie, że temat zasługuje na uwagę innych osób, to też bardzo prosimy o udostępnienie tego live'a na waszej ścianie czy na waszym Facebooku. Także Moniko, bardzo proszę, możemy zacząć. Jasne. Prezentację. Dobrze. Ja tylko jeszcze dwa słowa od siebie, jeżeli chodzi właśnie o tą część organizacyjną. Czasami, nie wiem jak będzie teraz w naszym przypadku, czasami zdarza się tak, że nie na wszystkie pytania jesteśmy w stanie odpowiedzieć, bo nie zdążymy, po prostu nie zmieścimy się w limicie czasowym, bądź też czasami też jest tak, że pojawiają nam się pytania później po czasie, to mam gorącą prośbę do Państwa. Jeżeli będziecie mieć właśnie jakieś refleksje, jakieś pytania, które przyjdą Wam po zakończeniu tego czatu, wpiszcie je poproszę do komentarzy w tym live, który będzie udostępniony na stronie ProMediki. Ja sobie na spokojnie jutro tam wejdę, popatrzę na te pytania, jeżeli to tylko będzie możliwe, to po prostu udzielę odpowiedzi. To z mojej strony taka deklaracja i zobowiązanie dla Was, dobrze? Bardzo dziękujemy za otwartość i za tutaj chęć takiego, że tak powiem, no odpowiedzi na te wszystkie pytania i bardzo prosimy o początek. Tylko mała kwestia techniczna, ja udostępnię swój ekran, tak żebyście Państwo mogli zobaczyć właśnie już naszą przedmiotową prezentację. O, super. Oj. O, jest, wszystko w porządku. Wszystko w porządku. Absolutnie. Tak, ja tutaj słowo do naszej administratorki. Asiu, jeżeli możesz mnie tutaj ściągnąć z wizji, żeby Monika mogła to Państwu jako właśnie prezentująca osoba tu przedstawiać. Także bardzo dziękuję. Okej. Dobrze, proszę Państwa, więc zaczynając od samego przedmiotowego tematu, tak jak Magda właśnie zapowiedziała, internet nie pyta o wiek. I to jest taka refleksja, do której chcę Państwa dzisiaj zaprosić już od samego wstępu. Tak jak zobaczyliście, my z Magdą mówimy sobie po imieniu, mówimy sobie na ty. I jest to charakterystyczne, jednym z elementów charakterystycznych właśnie dla internetu. Dlaczego od tego zaczynam? Zaczynam dlatego od tego, że możecie Państwo bardzo często, szczególnie właśnie na rozmowach rekrutacyjnych, czy w ogóle w takich kontaktach na czacie, czy na Messengerze, czy w jakimkolwiek komunikatorze, możecie się spotkać właśnie z tym, że takim standardem jest mówienie sobie po imieniu. I teraz w zależności od tego, z jakiego domu pochodzimy, czy też w jakim wieku jesteśmy, czasami możemy myśleć o tym, że ta osoba, czy nasz rozmówca w momencie, kiedy mówi do mnie na ty,
to po pierwsze, a po drugie ma szczególnie, znaczy szczególnie kiedy jest dużo młodszy czy młodsza ode mnie, to mogę na to patrzeć jako przejaw braku szacunku. Mówiąc wprost, przejaw braku szacunku w przypadku internetu będzie nam się prezentował w inny sposób, a nie mówieniem sobie na ty. W standardzie w tej chwili już jest właśnie to, że nie patrzymy albo w mniejszym stopniu patrzymy na metrykę, a przede wszystkim właśnie komunikujemy się, jakby skracamy ten dystans w rozmowie i rozmawiamy z drugą osobą, mimo że jest to nasz pierwszy kontakt, to rozmawiamy z nią tak, jakby była naszą sąsiadką czy sąsiadem, czy koleżanką, czy kolegą. Tutaj ten element związany z tak zwanym tykaniem akurat nie występuje albo jest wręcz, albo jest zmarginalizowany. Więc tu od razu popatrzcie Państwo na to z tej perspektywy, właśnie na ile ja mam tą przestrzeń w sobie, żeby właśnie pozwolić na to, żeby inne osoby mówiły do mnie na ty, a ja żebym nie miała z tym, czy nie miał z tym problemu, żebym nie odbierał, czy nie odbierała tego jako braku szacunku. To jest jakby pierwsza kwestia. No i teraz jakby patrząc na internet, dzisiaj zaproszę Państwa w kilka miejsc, podzielę się z Wami kilkoma takimi kluczowymi, żelaznymi regułami, które tego internetu dotyczą i które podzieliliśmy na trzy obszary. Pierwszy obszar to obszar związany z szeroko pojętą pracą, drugi obszar to obszar związany z rozwojem, nauką i trzeci obszar, który jest związany z załatwianiem spraw urzędowych w sieci, bo rzeczywistość pokazuje, że wbrew pozorom w tej chwili sporo już rzeczy poprzez internet możemy załatwić. Po kolei, jak szukać pracy w sieci? O co tak naprawdę, w które miejsca zaglądać i bardzo ważna rzecz, na co w pierwszej kolejności zwrócić uwagę. No, proszę Państwa, w pierwszej kolejności zwracajmy uwagę na obraz, na to jak się prezentujemy, bo standard mówi, taka żelazna zasada mówi, że jeden obraz wart jest 1000 słów. To zdjęcie, które znalazłam w zasobach internetu, pewnie się zdziwicie Państwo, ale ono wisi sobie w jednym z serwisów ogłoszeniowych, gdzie internautka, którą tutaj widzicie na zdjęciu, a której ja litościwie zasłoniłam twarz, umieściła swoje ogłoszenie z anonsem, że szuka pracy jako sprzątaczka. I oczywiście oprócz tego pierwszego uśmiechu, który to zdjęcie wywołuje, chciałabym się zatrzymać jeszcze na kilku innych ważnych elementach. Bo tak, jakby pierwszą kwestią jest to, na ile oczywiście dane zdjęcie jest adekwatne do ogłoszenia, które zamieszczamy, bo oprócz tego, że oczywiście odpowiadamy na oferty pracy, drugi sposób na poszukiwanie pracy jest taki, że my możemy zamieścić anons, możemy zamieścić ofertę właśnie, że danej pracy poszukujemy, że mamy gotowość świadczyć taką, a nie inną pracę. Więc pierwszą kwestią jest właśnie to, jak siebie zaprezentujemy, i w czym jest rzecz, jeżeli chodzi o zaprezentowanie siebie. Proszę Państwa, to jest tak, że pewne zawody mają pewne oczekiwania społeczne. Od pielęgniarki oczekujemy pewnego bardzo konkretnego, schludnego wyglądu, od opiekunki również takiego schludnego wyglądu oczekujemy. Mamy pewne, szczególnie my jako na przykład rodzina, która poszukuje tej opiekunki, mamy pewne bardzo konkretne oczekiwania. Najważniejszym tym oczekiwaniem jest to, żeby ta osoba wzbudzała w nas zaufanie. Jeżeli ktoś ma wzbudzać w nas zaufanie, to wobec tego na przykład roznegliżowany strój, bo taki tutaj na tym konkretnym przykładzie widzimy, raczej tego założenia spełniać nie będzie. Więc jakby zastanówmy się w odpowiedzi również na ogłoszenie o pracy, jakie udzielamy, jak popatrzymy sobie na nasze dokumenty aplikacyjne, to jakie tam zdjęcia zamieszczamy, skąd one pochodzą, co też, w jaki sposób my się prezentujemy. I to jest ta pierwsza rzecz, od której zaczęłam. I druga rzecz, na której też chciałam, żebyście się Państwo skoncentrowali, patrząc na to zdjęcie, co jest wokół mnie. Tak? Bo tutaj mamy mistrzów drugiego planu w postaci bardzo konkretnego tła,
które też bardzo dużo rzeczy nam mówi, a przede wszystkim pokazuje bardzo konkretny chaos, tak bym chyba to określiła najlepiej po prostu. To nie są elementy, które w jakikolwiek sposób zbliżają nas do tego, żebyśmy budowali nasz wizerunek. No, skoro już wiemy, jakich zdjęć nie zamieszczać, no to pytanie, jak je zamieszczać, szczególnie mając trochę więcej niż 18 lat. Przygotowałam tutaj kilka zdjęć właśnie, do których chciałabym Państwa zaprosić, które pokazują nam właśnie panie w średnim wieku, takie właśnie już dojrzałe, piękne, dojrzałe kobiety. I zobaczcie, co jest charakterystyczne dla tych zdjęć. No, oprócz tego, że oczywiście każda z nich ma piękne, białe włosy, to tu obowiązuje nas jedna bardzo ważna zasada, a mianowicie im mniej, tym lepiej. Czyli mamy gładkie tło, jednolite, tam zobaczcie, z tyłu nic się nie działo. Mamy ubranie, które jest stonowane i mniejsze ma znaczenie to, czy to jest czarny kolor, czy biały, ale istotą jest to, że ono jest stonowane, mamy mniejszy, jakby mniejszy dekolt, nie ma żadnych wzorów. Makijaż też jest, ale on tylko służy podkreśleniu tej urody. I bardzo ważna rzecz na zdjęciach, a mianowicie uśmiech. Jakkolwiek by na to nie patrzeć, jakkolwiek byśmy nie myśleli sobie o tym i nie chcieli z tym dyskutować, tak, proszę Państwa, na poziomie psychologii sylwetki, na poziomie psychologii twarzy lubimy osoby, które się do nas uśmiechają. Również na zdjęciach. Tak, tutaj będą kluczowe te emocje, tak naprawdę, które z tych zdjęć wychodzą. Stąd też właśnie chciałam tutaj Państwa zarazić tym szczególnie pierwszym zdjęciem na pierwszym planie, gdzie mamy naszą panią w okularach z błyszczącym kolczykiem przynajmniej w jednym uchu, ale która właśnie, mimo że to zdjęcie nie ma charakteru formalnego, to nie jest biznesowe zdjęcie, to i tak emanuje dużym ciepłem, dużą życzliwością i ewidentnie jest to osoba, która to zaufanie w nas wzbudza. To jest pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o szukanie pracy. Druga bardzo ważna rzecz i miejsce, do którego chciałabym Państwa zaprosić, to urzędy pracy, dlatego że one w tej chwili bardzo mocno zmieniły swój zakres działania i zobaczcie Państwo, tutaj sporo jest miejsc, do których możemy zajrzeć i które może wprost nam tej oferty nie zaoferują, ale za to mogą nam służyć jako swego rodzaju pomost do poszukiwania pracy, bądź też jako pomost służący jako źródło informacji. Jednym z takich miejsc jest na przykład rejestr agencji zatrudnienia, tak? Czyli rejestr, gdzie możemy sprawdzić, czy pośrednik, szczególnie jeżeli mówimy o zatrudnieniu za granicą, czy pośrednik działa legalnie, czy też nielegalnie. Z perspektywy różnego rodzaju nadużyć, które mają miejsce, z perspektywy tego, że czasami podejmujemy się pracy, nie mając biegłej znajomości języka kraju, do którego jedziemy, warto jednak sprawdzić właśnie u źródła, czyli właśnie w takim rejestrze, czy to miejsce, czy ten pośrednik jest bezpieczny, czy jest uczciwy i podjąć na tej podstawie dalsze swoje decyzje. Gdzie jeszcze szukać w XXI wieku Anno Domini, październik 2023 pracy? Proszę Państwa, powiem tak, miejsc jest wiele. Oczywiście mamy standardowe pracuj.pl, OLX.pl, tak? Mamy te standardowe serwisy, które znamy bardzo dobrze, ale ja przede wszystkim tutaj będę Państwa zachęcała do tego, żeby poprosić o pomoc chyba największego pracodawcę na świecie, a mianowicie Google, a dokładnie wyszukiwarkę Google'a. Bo zobaczcie Państwo teraz tak, algorytmy Google'a są tak sfokusowane, tak dobrane, żeby nam pomagać. Czyli wpisujemy sobie właśnie, chociażby, tak jak Państwo widzicie, wpisanie pierwszej frazy praca za granic podpowiada nam już
najczęstsze wyszukiwania, jakie są dokonywane. I dzięki czemu właśnie możemy potem dostać wyniki, które już będą bardziej dopasowane do nas. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jeszcze, jeżeli chodzi o Google, jest ważna, a mianowicie de facto z miesiąca na miesiąc ten rynek pracy się zmienia. Pojawiają się nowe trendy i pojawiają się również nowe firmy, które, czy też nowe serwisy, czy nowe portale, które specjalizują się w pośrednictwie pracy już dla poszczególnych zawodów, już dla poszczególnych sektorów. I wtedy zachęcam właśnie znowu do korzystania z Google'a, ponieważ on te nowe miejsca będzie nam, jak mówi to żargon informatyczny, indeksował, czyli ten wynik, który dostaniemy w wyszukiwaniu, będzie już, jest bardzo prawdopodobne, że będzie właśnie uwzględniał te nowe miejsca. Tak, żeby właśnie móc z tego korzystać. Kolejnym miejscem, do którego Państwa chciałabym zaprosić i wskazać jako jedno w tej chwili z ważniejszych i mocniejszych źródeł pracy, to są właśnie serwisy społecznościowe, ze szczególnym uwzględnieniem naszej dzisiejszej platformy, ze szczególnym uwzględnieniem właśnie Facebooka. Ponieważ tak, po pierwsze, jakby na samym Facebooku mamy agencje pośrednictwa, które zamieszczają swoje oferty pracy, patrząc na profile danej agencji, ale też patrząc na komentarze, jakie są zamieszczane przez internautów, tu jesteśmy w stanie wysondować już i dowiedzieć się wielu rzeczy. Drugim takim bardzo ważnym miejscem na Facebooku, który bardzo Państwu rekomenduję, to są właśnie szeroko pojęte grupy tematyczne. I zobaczcie, mili Państwo, tutaj po wpisaniu do wyszukiwarki Facebooka już frazy praca za granicą, natychmiast pojawiły mi się trzy duże liczebnie grupy, czyli właśnie atrakcyjne oferty pracy w Niemczech, praca za granicą, 15 tysięcy osób, mamy pracę w Holandii bez języka, czy praca w Berlinie. Po czym rozróżnić, czy dana grupa potencjalnie jest atrakcyjna w sensie ofert pracy, czy też nie. Zobaczcie, oprócz tego, że jest informacja, patrząc na pierwszą z grup, czyli atrakcyjne oferty pracy w Niemczech, oprócz tego, że mamy tu informację, że jest 15 tysięcy członków, zobaczcie, dalsza druga informacja, 8 postów miesięcznie. Jeżeli uwzględnimy fakt, że ja zrobiłam tego screena wczoraj, żeby dostarczyć Państwu jak najaktualniejsze informacje, to 8 postów miesięcznie na grupie pod tytułem Atrakcyjne oferty pracy w Niemczech świadczą o tym, że ta grupa raczej jest jakby mało ruchliwa, w takim sensie jakby ruchu informacji zamieszczanych tam i prawdopodobnie ofert pracy. Na potwierdzenie, zobaczcie Państwo, praca w Holandii bez języka, 3 posty dziennie, to już jest ruch, to mówimy oczywiście o średniej, bo Facebook wyciąga średnią, ale praca Berlin przy granicy, mamy już ponad 10 postów dziennie, więc tu ewidentnie widać, że ta grupa, 25 tysięcy osób, jest grupą aktywną, jest grupą, w której dużo się dzieje. Skoro się dużo dzieje, jest to dla nas mocny sygnał, że możemy tam poszukiwać dalszych informacji. Jeśli nawet niekoniecznie samej oferty pracy, to my też możemy w tych grupach zamieszczać posty. Tak? Możemy dopytywać o to, czy przykładowo tak jakby znacie rzetelnych pośredników do pracy dla opiekunek na przykład, czy dla pielęgniarek, czy dla pielęgniarzy, albo wręcz dopytać o jakąś bardzo konkretną firmę. Skoro mówimy o pracy za granicą, skoro mówimy właśnie o rekrutacji do odległych miejsc, to teraz pytanie, bo najczęściej ta rekrutacja odbywa się w formie online, pytanie, jak do tej rozmowy się przygotować, co trzeba uwzględnić, na co przede wszystkim warto zwrócić uwagę. Więc z takich
kanonu, z takich głównych zasad, żelaznych i ważnych, będzie istotne, mili Państwo, zawsze jedna bardzo ważna rzecz, którą zawsze podkreślam, a mianowicie przygotowanie się do rozmowy. Bo co mam tutaj na myśli? Mam na myśli jedną bardzo ważną rzecz. Rynek pracy pokazuje, że oczywiście są pewne zawody, w których jest duża podaż ofert pracy i brakuje pracowników, i wtedy wręcz tych pracowników się rozchwytuje, ale prawda rynku pracy też jest taka, że są oferty, które są średnie, przeciętne, zwykłe, i są oferty pracy, tak zwane perełki. Perełki ze względu albo na ciężar pracy, albo na szeroko pojęte uposażenie, czy też warunki pracy. I w takich sytuacjach częściej jednak to pracodawca wybiera pracownika niż odwrotnie. Do czego nam będzie służyło to przygotowanie się do rozmowy? Będzie nam służyło przede wszystkim do tego, że jeżeli pracodawca będzie miał 3-4 dobrych kandydatów o zbliżonych kwalifikacjach i zbliżonych kompetencjach, to wybierze tego, którego uzna za lepiej przygotowanego do tego spotkania. Wybierze tego, który wywrze na nim lepsze, bardziej przyjazne, bardziej pozytywne wrażenie. Więc jeszcze zostając na chwilę przy temacie, jakby przy kwestii przygotowania się do rozmowy. Jak się przygotować? Pierwsza ważna rzecz, proszę Państwa, a mianowicie wiedzmy, z kim rozmawiamy. Jeżeli jesteśmy umówieni z kimś na spotkanie, na rozmowę, przykładowo na piątek na godzinę 15 i jest to agencja zatrudnienia XYZ, to wrzućmy do Google'a hasło agencja XYZ. Zobaczmy, co oni robią. Jeżeli mamy bezpośrednio firmę, z którą rozmawiamy, to też wrzućmy ją do wyszukiwarki, popatrzmy, dowiedzmy się czegokolwiek po prostu na jej temat, po to, żeby móc ewentualnie w rozmowie nawiązać właśnie do rzeczywistości tej firmy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że też w czasie takiej rozmowy słychać to, czy ja rozmawiam z kandydatem, który cokolwiek wie i zainteresował się moją firmą, czy też nie. To jest pierwsza kwestia, jeżeli chodzi o przygotowanie się do rozmowy. Druga kwestia, na którą chciałabym dzisiaj zwrócić Państwa uwagę, to zastanówcie się i przewidźcie, jakie pytania w czasie tej rozmowy mogą paść. I przygotujcie do tego swoje odpowiedzi. Najtrudniejsze pytania, najtrudniejsze z perspektywy kandydata, a to przede wszystkim pytania dotyczące na przykład twoich największych, wymień trzy swoje zalety, wymień trzy swoje wady. Czasami rozmawiałam z moimi kolegami, koleżankami, rekruterami, którzy mówią, okej, Monika, tych pytań się nie zadaje. Ja powiem tak, to zależy, kto pyta. Często jeszcze się pojawiają. Wymień najtrudniejszą sytuację, z jaką się spotkałaś w czasie opieki ze starszą osobą. I jak sobie z nią poradziłaś? Pytania dotyczące finansów, wynagrodzenia, zakwaterowania, uposażenia, to też są pytania, które nam Polakom sprawiają bardzo dużo problemów. Więc popatrzcie Państwo na to z tej perspektywy, tak? Jakby z czym zawsze macie największą trudność, jeżeli chodzi o rozmowę rekrutacyjną. I tak, z kartką, z długopisem przygotujcie się, przygotujcie sobie swoje odpowiedzi na w tym zakresie, ponieważ z reguły na rozmowach rekrutacyjnych jednak troszkę mamy stres. Czasami potrafią nas zjeść dosyć mocno emocje, albo zaskoczy nas jakieś pytanie, albo zaczyna nam bardzo na czymś zależeć, bo okazuje się, że ta oferta pracy jest bardzo ciekawa. I wtedy pod wpływem stresu, pod wpływem emocji, mówiąc wprost i kolokwialnie, potrafimy się przytkać. Więc to będzie zawsze numerem jeden. Numer dwa, jeżeli chodzi o rozmowy online, proszę Państwa, zadbajcie o łącze. A wszelkiego rodzaju testy łącza
są tutaj istotne. Jeżeli macie alternatywę, czyli na przykład macie łącze w domu po kablu plus do tego macie telefon, to przygotujcie możliwość, gotowość ewentualnie przełączenia się, jeżeli padnie wam internet w kablu, przełączenia się na telefon. To jest normalne, że problemy techniczne mogą wystąpić. Zawsze ktoś jest w stanie dać nam kilka minut na to, żebyśmy się przełączyli. Po 2 latach, czy blisko 3 latach COVID-u jesteśmy w tym zakresie bardzo mocno przećwiczeni, przeegzaminowani, więc jakby ta wyrozumiałość jest. Kluczem jest to, żebyśmy tej alternatywy nie szukali w trakcie rozmowy, tylko byli na to gotowi. Kolejny element to element związany z platformą. W momencie, kiedy umawiacie się Państwo na spotkanie, z reguły będziecie wiedzieć, na jakiej platformie to spotkanie będzie miało miejsce. Najczęstsze w tej chwili te, które są spotykane, to jest po pierwsze to jest Zoom, drugie to są tak zwane Teamsy, trzecie to jest Google Meet, to jest też platforma Google'a, dostajecie Państwo link po prostu w to miejsce i bardzo często na Facebooku, na Messengerze też te spotkania są organizowane. Jeżeli któraś z tych platform jest dla Was nowa albo nie macie z nią doświadczenia zbyt dużego, zróbcie sobie wcześniej, też zachęcam do tego serdecznie, ten test platformy. Kolejny element, który jest związany właśnie z rozmowami online, to mam prośbę, zwróćcie uwagę na tempo swojego mówienia, czyli mówcie wolniej i wyraźniej niż w standardowej, normalnej rozmowie twarzą w twarz z kimś przy bezpośrednim spotkaniu, czy też wolniej i wyraźniej niż gdybyście rozmawiali przez telefon. Dlaczego? Dlatego, że tutaj znowu wracam do łącza. Zarówno tak jak wasze łącze może szwankować, tak również może szwankować łącze waszego rozmówcy. Więc tutaj to wolniejsze i wyraźniejsze rozmawianie przyjdzie wam w sukurs, bo jesteście w stanie wyłapać, czy jest jakiś kłopot ze słyszalnością, czy też nie. Jaka jest metoda na szybko, kiedy łącze szwankuje, a wy macie rozmowę online? Pierwszą rzecz, którą rekomenduję, żebyście Państwo zrobili, to uzgodnijcie ze swoim rozmówcą, że wyłączacie obraz na przykład, tak? Że to nie jakby, żeby w trosce właśnie o jasność rozmowy i lepszą słyszalność, spróbujcie odciąć obraz, no bo ten obraz najwięcej wyjada nam tego internetu i najmocniej wpływa na przepustowość łącza. I to też, co jest bardzo ważne w przypadku właśnie rozmów online, ja nazywam to efektem walkie-talkie, czyli efektem krótkofalówki. Bardzo słabo w rozmowach online bardzo słabo wypada przerywanie. Dynamiczna rozmowa, gdzie jedna osoba drugiej gdzieś nawet w dobrych intencjach przerywa, tak, bo chce coś powiedzieć. To, co w takiej zwykłej, codziennej, stacjonarnej rozmowie bez problemu by przeszło, tak? Bo czasami wpadamy w sobie w słowo, szczególnie jak ta rozmowa ma dużo życzliwości, takiej dynamiki, gdzie mamy poczucie, że się doskonale rozumiemy z tą osobą, to nie jest to aż tak bardzo złe. Ale w przypadku rozmowy online kłopot polega na tym, że w pewnym momencie potrafią nam się te głosy nałożyć na siebie. I już wtedy robi się chaos i nie wiadomo, co, kto, kiedy powiedział. I ostatni taki z kluczowych elementów to troska o dźwięki zewnętrzne. Znowu, dobra wiadomość jest taka, że po tych blisko 3 latach rozmów online'owych mamy już dużo więcej tolerancji, akceptacji, życzliwości do różnych nieprzewidywalnych dźwięków, które z zewnątrz mogą do nas przyjść, ale są takie sytuacje, gdzie powiem Państwu, nie dalej niż 2 godziny temu miałam spotkanie na uczelni ze studentami i w pewnym momencie jeden ze studentów miał niewyłączony mikrofon i krótko mówiąc byłam
niechcianym, niemym świadkiem jakiejś trwającej w tle kłótni domowej. Więc czasami nie mamy wpływu na to, czy któryś z naszych domowników zachowa się tak, a nie inaczej. Tutaj też właśnie wobec tego to ograniczenie dźwięków zewnętrznych, warto na nie w takich rozmowach zwrócić uwagę. Bardzo ważna rzecz, najprostszy sposób, słuchawki. Po prostu słuchawki na uszach i one nam tutaj będą te rzeczy wytłumiać. Drugą taką ważną rzeczą, drugim takim obszarem, na który warto zwrócić uwagę przy rozmowach online, to jest tło, które mamy za plecami. I znowu, im mniej, tym lepiej. W przypadku platform typu Zoom, typu Teams czy Google, najczęściej te platformy dają Państwu do dyspozycji albo możliwość wyboru tła, które nałoży nam komputer. Moja gorąca rekomendacja, jeżeli chodzi o szeroko pojęte rozmowy rekrutacyjne, czy biznesowe, czy pracowe, wybierajcie Państwo, poproszę, takie najbardziej neutralne tła. Albo niech to będzie rozmycie, które tutaj widzicie w prawym górnym rogu zaznaczone. Albo niech to będzie jakaś przestrzeń właśnie, może quasi biurowa, ale raczej nie wchodźcie w animacje, w obrazki, w palemki, w to, co też widać tutaj w ustawieniach tła po prawej stronie. To jest niepoważne, niebiznesowe, nie z tego świata, może tak najprościej to ujęła. Dalej. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę w rozmowach online? Najważniejsza rzecz, a mianowicie zadbajcie Państwo o światło. To zdjęcie, które Wam tutaj przedstawiam, to jest zdjęcie, które zrobiłam tylko z górnego światła. Moje domowe światło, gdybym się nie doświetlała lampą dodatkową, tak by wyglądało właśnie. Na czym polega kłopot? Kłopot polega na tym przede wszystkim na słabej rozdzielczości. To wprost się przekłada, znowu, może nie na merytorykę naszą, ale na ogólne wrażenie, jakie wywieramy. Już tak, to jest pierwsza rzecz. I pytanie, gdzie jest kamera? Czyli krótko mówiąc, jeżeli macie Państwo taką możliwość, ustawiajcie kamerę albo na wysokości, na linii wzroku, albo powyżej linii wzroku. Nigdy nie od dołu. To częsty błąd jest szczególnie przy rozmowach prowadzonych ze smartfona, rozmowach z telefonu, że rozmówca sobie ustawia gdzieś na dole albo trzyma na dole ten telefon i widzimy bardzo, bardzo niekorzystne ujęcie, które znowu, no mówiąc wprost, wpływa na to, w jaki sposób jesteśmy widoczni, odbieralni, w jaki sposób się prezentujemy. I co będzie pomagało właśnie przy tych rozmowach? Zobaczcie Państwo, tutaj pokazałam Wam lampę, jaką ja mam. To jest taka zwykła, najprostsza lampa, którą sobie stawiam po prostu przy komputerze. To jest lampa, którą w tej chwili na Allegro czy na innych serwisach zakupowych można zakupić od 20 zł w górę, więc jeżeli rozmawiacie stosunkowo często, macie jakby regularne te rozmowy, to wtedy zachęcam do zainwestowania w taką lampę, szczególnie, że ona ma też różne barwy światła, można ustawić tak zwane zimne światło, można ustawić ciepłe światło, dostosować do karnacji naszej skóry, spowodować, że właśnie będziemy mniej albo bardziej korzystnie wyglądać. O kamerce na górze już powiedziałam, co mamy za plecami, też proszę, zwracajcie Państwo na to uwagę i te słuchawki jako jeden z najprostszych i najskuteczniejszych sposobów odcinania dźwięku. Tutaj pokazuję właśnie przykłady, to co Państwo teraz widzicie, to niewielkie różnice w tonacji światła właśnie tej lampy, którą sobie tutaj właśnie postawiłam na biurku. Mogę właśnie mieć albo jaśniejszą, albo zimniejszą skórę, albo cieplejszą. To są już pewne detale, to już są pewne niuanse. To Państwo wiecie, ile tych rozmów odbywacie, jak często i na ile one są ważne. O czym jeszcze warto pamiętać?
popatrzcie Państwo w czasie takich rozmów, szczególnie właśnie jak one są dla Was stresujące, gdzieś ten poziom zdenerwowania się podnosi, gdzie macie ręce. Wszystkie ruchy, które są blisko twarzy, gdzie podpieramy sobie tą brodę, gdzie zasłaniamy usta, one wywołują negatywne wrażenie. To jest jedna rzecz, ale druga bardzo ważna rzecz jest taka, że one zniekształcają naszą mowę. Jeżeli przypomnimy sobie właśnie o łączu, które nie zawsze jest doskonałe, o efekcie walkie-talkie, tak? O tym, że warto też mówić wolniej i wyraźniej, to jakby dołożenie sobie tutaj tej ręki do ust, czy gdzieś w okolicach ust, czy pod brodą, powoduje, że możemy być gorzej słyszalni, gorzej rozumiani. I druga ważna rzecz, która też jest istotna w przypadku rozmów online, uśmiech, proszę Państwa, będzie to zawsze istotne i ważne. Tak, lubimy osoby uśmiechnięte, pogodne, szybciej się z nimi utożsamiamy, łatwiej nawiązujemy z nimi kontakt. Warto też popracować nad tym, żeby na ile to jest możliwe, patrzeć po prostu do kamery, bo w momencie, kiedy patrzymy sobie na naszego rozmówcę, to w zależności od tego, gdzie mamy go ustawionego, w którym kącie ekranu, no to mamy ten wzrok przekoszony. W momencie, kiedy patrzymy wprost do kamery, wtedy nasz rozmówca ma wrażenie, oczywiście wirtualne, ale ma wrażenie, że rozmawiamy z nim, patrząc mu w oczy, patrząc wprost na niego. Także na pewno nie kwestia rąk i zasłaniania ust. I przechodząc już przez konkretne narzędzia, Microsoft Teams, i zaraz zobaczymy jeszcze na dwie inne platformy, mają bardzo podobną konstrukcję, czyli mamy możliwość włączenia kamery, wyłączenia kamery, współdzielenia obrazu. Teams akurat, który tutaj Państwo widzicie, pod tym kółkiem z inicjałami TU ma taki wąską poziomą belkę i tutaj właśnie są te podstawowe funkcjonalności, jakich możemy użyć. Często jest, tutaj widzicie Państwo taką łapkę, szczególnie na spotkaniach wieloosobowych stosuje się tą łapkę do tego, żeby zgłosić się, kiedy chce się coś powiedzieć. W przypadku Zooma, zobaczcie właśnie Państwo, bardzo podobna konstrukcja już z obrazem, też najczęściej na dole mamy beleczkę, która ma podstawowe funkcje, wyciszanie mikrofonu, proszę o tym Państwo, pamiętajcie zawsze, żeby jeżeli to jest tylko możliwe, ten mikrofon, czy w momencie, kiedy odchodzimy od komputera, żeby ten mikrofon wyciszyć, żeby zadbać o te dźwięki, które mogą być zupełnie nieprzewidywalne. I w tej chwili też często nadal używany jest Skype, przy czym ja Państwu go nie rekomenduję, gdybyście to Wy byli inicjatorem tego spotkania i chcieli się z kimś spotkać właśnie, dlatego że Skype w tej chwili jest oprogramowaniem starym, a w sensie właściciel, czyli firma Microsoft już go nie rozwija, ponieważ Microsoft wprowadził swoją platformę komunikacyjną Teamsy i przede wszystkim tam zaprasza wszystkich. Jeden z moich klientów pracował na Skype'ie właśnie w czasie procesów rekrutacyjnych i to przysparzało nam bardzo dużo problemów, bo nam się wieszał obraz, rwało łącze, same kłopoty i niepotrzebny stres dla uczestnika. Więc kwestia pracy to jest ten pierwszy obszar. Drugi obszar, który Państwu obiecałam i do którego Was chcę serdecznie zaprosić, to ten obszar związany z nauką, szczególnie właśnie przy pracy za granicą związaną z nauką języków obcych. Do czego chciałabym Was przekonać? Może tak, co chciałabym Wam pokazać? A mianowicie to, że możemy uczyć się języków obcych po pierwsze bez względu na wiek, to jest jedna rzecz, ale druga bardzo ważna rzecz, że zasobność portfela już nie ma aż tak kluczowego znaczenia, jak ja pamiętam jeszcze 15 czy 20 lat temu, że jeżeli miałam pieniądze na kursy albo na korepetycje, to mogłam się tego języka uczyć, no a jeżeli nie miałam, to cóż, pozostało mi tylko
uczyć się może ze słuchu albo z telewizji, jeżeli taką telewizję kablową miałam. Więc tak, pierwsze ważne miejsce, do którego Was serdecznie zapraszam, to jest Spotify. Spotify jest aplikacją telefoniczną, smartfonową, którą możecie Państwo kojarzyć przede wszystkim z muzyki, bo na Spotify'u jest bardzo dużo muzyki, ale na Spotify'u są również podcasty, czyli wszystkie dźwiękowe nagrania, są tutaj ich tysiące i między innymi właśnie mamy tysiące podcastów bezpłatnych, które od zerowego poziomu już mogą nam pomóc w nauce języka. W zależności od tego, na jakim poziomie jesteśmy, możemy sobie tutaj wybrać sobie kanał i dostosować i zacząć się uczyć. Też niewątpliwym plusem podcastów jest to, że de facto będąc w komunikacji miejskiej, gdzieś przemieszczając się, jadąc samochodem, włączamy sobie i po prostu odtwarzamy. A to, co przygotowałam dla Państwa, no właśnie na przykład kanał Zapytaj Poliglotę i zwroty przydatne podczas rozmowy o pracy po niemiecku. Mamy gotowca, tak? 8 minut, bo podcasty często są właśnie w takich krótkich setach czasowych, dostosowane właśnie do tego, żeby można było doraźnie z nich korzystać. Czy kwadrans na angielski. W zależności od poziomu znajomości języka możecie Państwo również sobie wybrać nauczycieli już bezpośrednio anglo, czy niemiecko, czy hiszpańskojęzycznych, w zależności od tego, jakiego języka chcecie się uczyć, jak i szkolić. Drugi bezpłatny, duży serwis to Duolingo.com i tutaj też w zależności od tego, na jakim poziomie języka Państwo jesteście, zaczynając od początkowego, absolutnie od tego poziomu zero, możecie powtarzać słówka, możecie uczyć się gramatyki, możecie tutaj korzystać z tych zasobów internetowych zupełnie za darmo i też jakby różne są języki, wybieracie ten, który jest dla Was na ten czas istotny i przydatny. Inna platforma, do której Was też zachęcam przynajmniej do zapoznania, to już jest platforma, gdzie mamy płatne lekcje i tutaj mamy już bezpośredni kontakt z lektorem, to jest platforma preplay.com, której jestem, przyznam szczerze, że wielką fanką, dlatego że tak naprawdę to jest platforma, która skraca bardzo świat, która powoduje, że możemy sobie wybrać nauczyciela jakiegoś języka z każdego miejsca na świecie, nie tylko Europy. Na przykładzie tym konkretnym, jeśli chcecie Państwo się nauczyć języka niemieckiego, to co widzicie na screenie w tym momencie, na tym zrzucie, na tym obrazie, jest wyszukiwarka, ta pozioma biała belka, chce się uczyć języka niemieckiego, wybieram sobie. I zobaczcie Państwo, potem mamy widełki godzinowe za godzinę. I zobaczcie, tutaj w tym serwisie możecie znaleźć sobie lektora do nauki języka niemieckiego, którego cena zaczyna się od 5 zł za godzinę, a maksymalna wynosi 170 zł za godzinę. Potem jest kraj pochodzenia dowolny i też mamy dostępność czasową, czyli jeżeli mam dostępne tylko wieczora na przykład, tak, bo kończę pracę o godzinie 19 czy 20, to też mogę sobie zaznaczyć, jakie godziny mi pasują. I później zobaczcie Państwo, poniżej mamy tutaj dzięki temu wyszukiwaniu 748 lektorów języka niemieckiego i mamy krótkie metryczki z informacją. Mamy tutaj panią Kingę G akurat, która po pierwsze uczy niemieckiego, ale biała flaga przy jej imieniu i inicjale nazwiska pokazuje, że jest to Polka, która może nas uczyć niemieckiego. Jeżeli chcecie Państwo mieć tak zwanego native speakera, czyli nauczyciela pochodzącego, dla którego dany język jest językiem ojczystym, to też tutaj właśnie możecie dokonać tego wyboru, tej selekcji. To najważniejsze miejsca, takie, które w tym całym dobrostanie internetowym, na które chciałabym Państwu zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o naukę języków.
Jeśli nie nauka języków, to teraz co z rozwojem osobistym, gdzie ja mogę znaleźć w sieci miejsca właśnie, w których mogę realizować albo swoje hobby, albo rozwijać swoje kompetencje czy umiejętności. Znowu, wracam do Spotify'a, tak, do tej aplikacji na telefonie. Zobaczcie Państwo, znowu, multum, po prostu multum, wielka obfitość różnego rodzaju kanałów i różnego rodzaju tematów. W zależności od tego, z czym się mierzycie Wy sami osobiście, albo z czym na przykład mierzą się osoby, którymi się opiekujecie. Tak? Przykład bardzo konkretny, depresja, co każdy powinien wiedzieć w ramach podcastu Psychologia, którą warto znać. A jeżeli mam ochotę na bardziej treści rozrywkowe, takie lifestyle'owe, to mogę zajrzeć do Martyny Wojciechowskiej, dowiedzieć się, co ona tam porabia, tak? Co ma ciekawego do powiedzenia. Kolejny podcast, zmora naszych czasów, a mianowicie nieumiejętność odpoczywania, tak? Szczególnie dla kobiet, jak odpoczywać bez wyrzutów sumienia. Nie wiem, jak panie, które są z nami tutaj, ale panowie również, czy potraficie odpoczywać, czy nie, napiszcie w komentarzu, poproszę, czy potraficie. Ja znam dużą liczbę pań i panów, z którymi też pracujemy nad tym, żeby pozwolili sobie odpocząć. To szczególnie jest charakterystyczne dla osób w średnim wieku, ponieważ one są nauczone takiego dużego reżimu pracy. To jest charakterystyczne również dla osób o dużym poziomie odpowiedzialności, szczególnie za innych, że najpierw ustawiam wszystkich przed sobą, a siebie ustawiam dopiero na samym końcu. Dobra wiadomość jest taka, że możecie się tej sztuki odpoczynku nauczyć. Gdzie jeszcze warto zajrzeć? Tu się z Państwem dzielę moim największym odkryciem tego roku, jeżeli chodzi właśnie o różne kategorie szkoleń. Platforma Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, platforma bezpłatna, platforma, gdzie zarówno możecie odbywać szkolenia w czasie rzeczywistym, albo też też odtwarzać właśnie w ramach e-learningu. I zobaczcie Państwo, po lewej stronie są kategorie szkoleń. Możecie sobie wybrać w zależności od potrzeb. Umiejętności miękkie, tak? Czyli to wszystko, co jest związane z komunikacją, z rozwojem osobistym. Mindfulness, czyli właśnie ta uważność, te elementy związane właśnie z odpoczynkiem, ale również często jesteście Państwo zainteresowani poradami z zakresu rozwoju swojej firmy, tak? Zakładam swoją działalność, co dalej, tak? Jak zrobić tą marketing, bo założyć firmę stosunkowo prosto, ale jak na przykład dalej funkcjonować, jak dalej ją rozwijać, jak prowadzić finanse i księgowość. Tutaj na tej platformie właśnie możecie Państwo w każdym momencie odtwarzać sobie materiały wideo i się z nimi zapoznawać. Polecam. I jeszcze kolejna platforma, do której chcę Was zaprosić, to już jest platforma płatna, to jest już platforma właśnie płatna, Udemy.com. Teraz jak robiłam zrzut z tego ekranu, akurat nie mieli żadnych promocji, więc nie namawiam Was do tego, żeby kupować kursy za blisko 300 zł bez złotówki, ale rekomenduję zaglądać tam, ponieważ ta platforma ma bardzo często gigantyczne promocje i mniej więcej za 30-40 zł można kupić rzeczywiście sporo fajnych, wartościowych kursów, znowu z różnych obszarów, zarówno z tych obszarów takich miękkich, to co widzicie Państwo na samym dole obrazka, typu sukces osobisty, samoakceptacja, duchowość, świadome myślenie, ale tu też również możecie Państwo znaleźć kursy dotyczące rozwoju umiejętności już takich przydatnych zawodowo. I gratka dla ambitnych, dla tych, którzy mają gotowość rozwijać znajomość swojego języka, to w szczególności akurat angielskiego, zobaczcie Państwo, można też właśnie w ramach zasobów gigantycznych sieci, można się uczyć, można się szkolić nie tylko w Polsce,
można się szkolić online'owo. Jeżeli chcielibyście, no właśnie, właśnie na przykład, skończyć kurs na Yale University, czyli na jednym z najbardziej prestiżowych uniwersytetów świata. A tutaj proponują akurat The Science of Wellbeing, czyli właśnie nauka dobrego życia, takiego w zgodzie ze sobą, w pewnym balansie życiowym, to zupełnie za darmo możecie Państwo to też zrobić. Rekomenduję zajrzeć tam, szczególnie właśnie na te kursy bezpłatne, też z jednego powodu. Nawet jeżeli nie zrozumiemy wszystkich słów, to jest doskonały sposób również na kontynuację i rozwój nauki języka obcego. Kolejny obszar, do którego zapraszam, to zajrzenia właśnie do sieci, ale z perspektywy załatwiania spraw urzędowych. I tak jak obiecałam Państwu, sieć przynosi dla mnie osobiście też wiele niespodzianek, bo ja mam w sobie pamięć tego, że przez internet niewiele dało się załatwić. I znowu, moje jedno z największych odkryć ostatnich 2 miesięcy, proszę Państwa, mamy w ramach NFZ-u, tak, wiem, mam świadomość tego, co większość z nas na temat NFZ-u myśli, ale NFZ postawił bardzo fajny serwis właśnie dotyczący żywienia, możliwości robienia planów żywieniowych, układania swojej osobistej diety. Popatrzcie Państwo, zobaczcie, zachęcam, żeby nie wierzyć mi na słowo, tylko sprawdzić, jak ta platforma działa. Ja pytałam wielu moich znajomych, oprócz tego, że oczywiście byli w szoku, że NFZ może coś takiego przygotować, to również bardzo pozytywnie na temat tego serwisu się wypowiadali. I rozległy serwis gov.pl, tutaj większość rzeczy, na przykład właśnie związanych czy z dowodem osobistym, tak, czy szeroko pojętych usług dla obywatela, już mając profil zaufany, możecie Państwo załatwić, więc zachęcam do założenia, te osoby, które nie mają jeszcze profilu zaufanego, zachęcam do założenia, procedura w tej chwili już w miarę przyjazna i sprawna, ponieważ można uwierzytelnić ten podpis, niekoniecznie biegnąc do Urzędu Skarbowego, biegnąc gdzieś fizycznie, można go uwierzytelnić przez swój bank, przez swoje konto internetowe. I znowu podobnie, macie Państwo tutaj zarówno możliwość realizacji usług dla obywatela, i to jest ten pasek po lewej stronie podświetlony na ciemno-niebieski kolor, ale zobaczcie poniżej też, jeżeli prowadzicie swoją działalność, to jako przedsiębiorca też możecie tutaj już sporo rzeczy pozałatwiać. I też jeszcze jedno miejsce właśnie w ramach domeny gov.pl to Urząd Skarbowy, który pozwala nam na załatwienie najważniejszych rzeczy. Ja słyszę jakieś dźwięki, czy to oznacza, że mam już kończyć? Nie, absolutnie. Ja się tylko pojawiłam, bo jest kilka pytań. Okej, to tylko ostatni element już mamy dotyczący samych ekranów i z przyjemnością odpowiem na Państwa pytania. Dobrze? Możemy tak zrobić? Ale oczywiście, bardzo proszę. Dobrze, więc proszę Państwa, już zbliżając się w tej chwili do końca, wraca właśnie to, o czym Magda powiedziała, a mianowicie o tym BHP ekranowym, to jest, powiem wprost, to jest temat rzeka i myślę, że gdybyśmy się spotkali tu na spokojnie 3 godziny, to nie wyczerpalibyśmy tego tematu, ale na co chciałabym Państwa uwagę zwrócić przede wszystkim, jeżeli chodzi o szeroko pojęte ekrany, w takiej pigułce. Pierwsza najważniejsza rzecz, zacznę trochę od końca. Moja gorąca prośba, taka jako psychotraumatologa, jako konsultanta kryzysowego, jako psychologa, gorąca prośba do Was, nie zasypiajcie, poproszę, przed ekranem komputera. Nie zasypiajcie, proszę, z telefonami w rękach, przy właśnie oglądając coś. Dlaczego? Dlatego, że ekrany emitują coś takiego, co się nazywa, co jest określone jako niebieskie światło. Problem z niebieskim światłem polega na tym, że ono nam przenika przez nasze oczy, przenika przez siatkówkę do mózgu i niebieskie światło blokuje produkcję melatoniny, która odpowiada za sen.
Badania naukowe w tej chwili mówią o tym, że mija 3 godziny od momentu, kiedy kończymy ekspozycję na to niebieskie światło, a produkcją melatoniny przez nasz mózg. Więc jeżeli macie Państwo problemy ze snem, a jeżeli śpicie płytko, jeżeli śpicie w sposób urywany, to oczywiście może się składać na to wiele czynników, między innymi stres, między innymi podwyższony poziom kortyzolu i kilka jeszcze innych rzeczy, ale zaczęłabym od tego, żebym przyjrzała się, czy jest telewizor w sypialni. Jeżeli tak, to jeżeli nie chcecie go wyprowadzać, no bo to jakby pozostaje do Państwa decyzji, to pytanie, na ile przed położeniem głowy do poduszki wyłączacie ten telewizor właśnie. Moja rekomendacja jest taka, żebyście zachowali tą higienę w ten sposób, że wyłączam ekrany, wyłączam monitor, potem mija trochę czasu właśnie, biorę na przykład, nie wiem, książkę, gazetę, cokolwiek i potem dopiero się kładę spać. To jest pierwsza ważna rzecz. Druga bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o ekrany, jest w tej chwili na poziomie zjawiska chorobowego, jest diagnozowany tak zwany efekt odstawienny od ekranu. Czyli pytanie do Państwa jest takie, a raczej prośba. Każdy smartfon w tej chwili ma możliwość raportowania, ile czasu spędzamy przed ekranem. Więc jeżeli nie macie Państwo włączonych tych raportów, to moja prośba jest, włączcie, tak żebyście mogli sobie prześledzić, ile czasu tak naprawdę przed tym ekranem spędzacie. Dlaczego to ma znaczenie? To ma znaczenie dlatego, że właśnie uzależniamy się również od ekranu, a dokładnie uzależniamy się od tego, od bodźcowania, jakie mamy dzięki ekranowi. Efekt końcowy tego jest taki, że jeżeli gdzieś właśnie mamy na poziomie nawyku, czy już nawet na poziomie uzależnienia ten telefon, czy ten ekran wprasowany jakby w naszą rzeczywistość, to kłopot po prostu polega na tym, że w momencie, kiedy nie mamy kontaktu z naszym uzależnieniem, to pobudza nasze stany nerwowości, lękowe, a czasami też potrafi doprowadzić do stanów szeroko pojętych subdepresyjnych, bo poczucie odstawienia naszego właśnie bodźca, naszego nawyku, powoduje, że czegoś nam brakuje. Tak jak z papierosami, tak jak z alkoholem, tak jak z jakąkolwiek inną używką, tak również w tym konkretnym przypadku mamy bardzo duży problem już badawczy, jakby w tym sensie, że zauważalny na wysokim poziomie, czyli uzależnień od ekranów. I osobną kwestią, trzecią, na którą chciałabym już kończąc zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o to BHP przy komputerze, gorąca prośba, zwróćcie Państwo uwagę na to, jakie treści czytacie. Dlaczego? Dlatego, że chociażby na przykładzie Facebooka powiem brutalną prawdę, nie wy wybieracie treści, to Facebook wybiera treści dla was. Tak, algorytmy czy Google pokazuje wam treści, które opracował na podstawie waszych kliknięć i waszych wyborów. Więc mówiąc wprost, na przykładzie mojej 73-letniej mamy, moja mama w momencie, kiedy zaczęła klikać w różne historie, w różne artykuły, które dotyczyły różnego rodzaju zagrożeń, to co zrobił Facebook, co zrobił Google? Oczywiście zaczął dostarczać jej tylko więcej i więcej takich treści. Co oznacza, że znowu poziom lęku, niepokoju, zdenerwowania i stresu tylko się podwyższał i podwyższał. Więc najlepszym sposobem, szczególnie w odniesieniu na przykład do Facebooka i tego, kiedy on wyświetla wam posty o jakichś konkretnych treściach, jest kliknąć, to jest, jak dobrze pamiętam, prawy górny róg danej wiadomości i tam jest bodajże pole przestań obserwować, tak? Albo wycisz te posty, po to, żebyście to wy zaczęli zarządzać tymi treściami, które pojawiają wam się na ekranie. To tyle ode mnie, zamieniam się w słuch, jeżeli chodzi o pytania. Moniko, dobra wiadomość jest taka, że te osoby, które kliknęły i są z nami dzisiaj,
na live'ie też Facebook będzie udostępniał również podobne informacje poświęcone aktywności zawodowej, braniu internetu za nogi, tak. Czyli treści, które nazwijmy, no, wprowadzają zainteresowanie, wprowadzają motywację, więc to tak puentując to, co powiedziałaś przed chwilą. Dziękuję Ci za to podsumowanie. Tak, dokładnie. Klikajmy jak najwięcej tych treści, które mają nam pomagać, które mają nas rozwijać, bo wtedy algorytmy pójdą też za nami. Absolutnie. Moniko, mam ciekawe pytanie z Messengera. Czy nagrywanie filmików rekrutacyjnych, czyli zamiast, rozumiem, że tutaj chodzi o to, że zamiast CV, żeby siebie pokazać w formie filmiku, jest ok, jeżeli znam tylko podstawowe programy. Co ty o tym sądzisz? Jeżeli znam podstawowe programy w sensie... Nagrywania, czyli rozumiem, że po prostu takie nagranie z telefonu bez innych rzeczy. Co ty o tym sądzisz? Już mówię, to znaczy tak, po pierwsze rzeczywiście nagrywanie filmików rekrutacyjnych jest coraz częstszą praktyką, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, w zależności od tego, na jakie stanowisko będziemy aplikować, jest to już forma odsiewu po prostu. Bo to jest, jeżeli potrzebujemy na przykład kogoś, kto będzie kontaktowy, jakby będzie umiał nawiązać komunikację, nie będzie bał się mediów, na przykład czy rozmów przez rozmów online, to jest jeden z takich elementów, który nam od razu pokazuje gotowość i łatwość wejścia w tego typu zadanie. Więc jakby pamiętajmy o tym. Druga rzecz, powiem tak, Zoom na przykład, tak, bo to jest platforma, która jest również dostępna bezpłatnie. Zoom ma możliwość nagrywania filmików, więc jeżeli jest taka możliwość, to raczej bym sobie ściągnęła tego bezpłatnego Zooma, tak, i nagrała filmik z wykorzystaniem właśnie tej platformy, a dopiero w drugiej kolejności jakby korzystałabym z tego, co mam tylko dostępne na poziomie smartfona, czy bo jakby pytanie, jakie tam są narzędzia, też jakie ta osoba, jakimi narzędziami dysponuje, więc najpierw popatrzyłabym, czy jednak mogę skorzystać z innych rozwiązań, a jeśli nie, i zostaję przy tym, co mam, to jakby nie bałabym się, tylko ważna rzecz, znowu mili Państwo, przygotujmy się do tego nagrania filmiku. Niech to nie leci na tak zwanym spontanie, bo ten spontan wygląda tak dobrze i tak spontanicznie i tak atrakcyjnie, jeśli będzie bardzo dobrze zaplanowany. To jest taka mała dygresja, jedno z większych oszustw mediów społecznościowych, gdzie widzimy na Instagramie na przykład właśnie, tak, czy na TikToku, takie spontaniczne różne nagrania, atrakcyjne, ciekawe, ale nie wierzcie w to Państwo. One bardzo często są wielokrotnie testowane, trenowane, wykasowywane. Tam jest co najmniej 10, 15, 20 podejść albo i więcej. Więc zachęcam Was do tego samego. Też testujcie. Po pierwsze, napiszcie sobie, jeżeli mam taki filmik, główne punkty tego filmu. Co ja tam chcę powiedzieć? Czyli taki mini scenariusz. A potem przetestujcie, obejrzyjcie kilkukrotnie ten filmik i zgodnie z tymi wskazówkami, o których dzisiaj mówiłam, wyeliminujcie wszystkie przeszkadzacze, a wzmocnijcie te rzeczy, które będą wam pomagały. Bardzo dziękuję. Moniko, drugie bardzo ciekawe pytanie też na Messengerze, czy używać filtrów do zdjęć w takich dokumentach związanych z pracą? Czy się upiększać, bo tutaj... No to jest nowe pytanie, upiększanie, to jak zwykle, proszę Państwa, to zależy, bo powiem tak, jak świat stary jest, tak znamy różnego rodzaju programy, które służą nam korekcji zdjęć. I o tyle, o ile ta korekcja będzie polegała na tym, że sobie tam, nie wiem, cienie pod oczami na przykład zlikwidujemy, albo troszkę kurze łapki, jak mamy ich tam w naszym przekonaniu za dużo, to rzekłam, że tego typu korekty są dopuszczalne. Ale jeżeli będziemy tam wyglądać o 10 lat młodziej, wyprostujemy sobie nos i okaże się, że zamiast, powiem brutalnie,
zamiast jakby rozmiaru 42 nagle będziemy mieć rozmiar 34, to nie, bo to jest ta cienka granica zafałszowywania rzeczywistości. Bądźmy tacy też, jacy jesteśmy, bo okej, jakby zadbajmy o to, żeby dobrze wyglądać, bo ten świat lubi dobrze wyglądające osoby, ale nie kłammy. Bardzo dziękuję. Moniko, jest pytanie od pana Zbigniewa Korcza. Co pani sądzi o translatorach, które pani poleca? Panie Zbigniewie, to mam gorącą prośbę. Ja przygotuję się do tej lekcji i wrzucę to do komentarza pod filmem, bo Google oczywiście to podstawowy translator, ale oczywiście ten translator ma dużo, czy on się cały czas rozwija, bo pamiętajmy, to jest sztuczna inteligencja, więc zawsze, jeżeli mamy taką możliwość, to skorzystajmy z niego. Ja teraz nie mam... Mam z tyłu głowy, ale czuję problem z wyciągnięciem tej nazwy. Mam kilka translatorów, które są bardziej zaawansowane. Między innymi to jest oczywiście Pons, ale to umówmy się tak, że ja wrzucę linki do nich do komentarza. Super. Ja też chciałabym przestrzec, żeby na translatorach nie tłumaczyć jakichś dokumentów, bo też w mojej karierze tu zawodowej był taki przypadek przetłumaczenia dokumentu w translatorze, który po prostu potem był komiczny dla osób, które mówiły tym językiem, także można sobie tam tłumaczyć pewne treści, ale też mam nadzieję, że oczywiście są translatory profesjonalne, które do tego służą, ale to takie moje małe ostrzeżenie. Jest pytanie. Mogę tylko dodam, że dziękuję Ci bardzo za to Twoje właśnie, za to uzupełnienie. Ja powiem tak, bo jakby użyłam pewnego skrótu myślowego, translatory tak do komunikacji, do takiej, jeżeli potrzebujemy bieżącego czegoś wyjaśnienia, dokumenty, jakiekolwiek, proszę Państwa, róbcie to już dokładnie, właśnie z wykorzystaniem tłumaczy po prostu, którzy się na tym znają. Ja tutaj wywołana z tym translatorem powiem, że ciekawostką i taką nowinką od firmy ProMedica 24 jest fakt, że firma opracowała aplikację dla opiekunek, przyjazną i bardzo prostą w obsłudze, ponieważ teraz telefon jest naszym nieodłącznym towarzyszem, już płacimy telefonem, właśnie robimy zdjęcia telefonem, więc ten telefon też i ta aplikacja powoduje, że opiekunka ma wszystkie bardzo ważne informacje w jednym miejscu. I ta aplikacja jest niezwykle prosta w obsłudze i jest też wyposażona właśnie w komunikat z translatorem. Dzięki temu znika problem komunikacji z rodziną, z podopiecznym. I ta bariera językowa, która była takim najgorszą obawą często, że w takich sytuacjach, szczególnie, że tak powiem, stresowych, czy jakichś sytuacjach codziennych, gdzie jest wymagany dialog, no tutaj ten translator i ten komunikator ułatwiają życie. Ale to przy okazji... Właśnie tutaj pani Magda Sidor pisze, korzystam i serdecznie polecam wszystkim. Dziękujemy pani Magdo za potwierdzenie, że jest to przyjazne użytkownikom. Pytanie od wydawnictwa Zwierzolub. Czy bardziej profesjonalne jest rozmawianie przez komputer czy telefon? Rozumiem, że chodzi tutaj o pracę. Czy to ma w ogóle jakieś znaczenie? Znaczy, ja bym inaczej postawiła, gdzie indziej bym postawiła ciężar, jeżeli chodzi o to nośnik, te nośniki. Bo proszę Państwa, jedno i drugie jest narzędziem. Jakby tak, jakby nie fiksujmy się, że profesjonalizm rozmowy będzie uzależniony od narzędzia, bo profesjonalni to my jesteśmy.
tak? Jakby to, co mówimy, jak jesteśmy przygotowani, jak przeprowadzamy też tą rozmowę. Ale faktem jest, że te dwa narzędzia, czyli komputer i telefon, mają swoje bardzo konkretne ograniczenia, a w szczególności jeżeli chodzi o telefon, bo zdecydowanie prościej jest nam ustawić ekran i kamerkę i na przykład ustawić sobie światło, siedząc gdzieś przy biurku, a właśnie ustawiając laptopa na przykład. Moniko, jeżeli mogę Cię przerwać, chciałam tylko zapytać, czy odłączyłaś prezentację, bo Cię strasznie zawiesza obraz, tak jakby spadła... Dobrze, zatrzymuję udostępnianie, bo ja u siebie nic nie zmieniłam. Tak, bardzo proszę, słyszymy głos super, a obraz zaczyna tak wirować, więc... Dobrze, jak teraz jesteśmy... Teraz jest super. Dziękuję. Więc to jakby mówię, pamiętajmy, że to są narzędzia. Łatwiej jest ustawić komputer, łatwiej jest ustawić kamerę przyczepioną do monitora. Jeżeli chodzi o telefon, to tak jak mówię, tutaj bym w takiej sytuacji po prostu zainwestowała w, znowu tak jak widzieliście Państwo, te lampy, tą lampę, którą Wam pokazywałam w prezentacji, są takie lampy, które mają wmontowany taki statywik do telefonu i to wtedy można po prostu zainstalować, mam mały statywik, na tym statywiku telefon, do tego lampka i... Inne jest wrażenie niż ten bujający się telefon gdzieś oparty o książkę, o jakiekolwiek inną rzecz po prostu w naszym domu. Bardzo dziękuję. Jest pytanie, ile powinno trwać pierwsze spotkanie rekrutacyjne online? Proszę Państwa, to bardzo różnie, to absolutnie bardzo różnie, bo to zależy od tego, jak wygląda rekrutacja. W tej chwili, jeżeli mówimy o rekrutacji, gdzie robi się duży odsiew w tym pierwszym etapie, gdzie jakby inaczej. Bardzo często w tej chwili procesy rekrutacyjne wyglądają w ten sposób, że pierwsza rozmowa trwa maksymalnie 30 minut, dlatego że spotykamy się z rekruterem, który ma sobie tylko tak zobaczyć, przepraszam trochę za kolokwializm, ale czy mamy dwie ręce, czy mamy głowę, czy się wypowiadamy w miarę składnie i czy jesteśmy wiarygodni w tym, co napisaliśmy w naszym CV. Taka najprostsza weryfikacja, taki pierwszy filtr, to powoduje, że właśnie nasze CV ląduje na tej właściwej kupce i przechodzimy do kolejnego etapu. A jakby odsiewane są te, które są niewiarygodne, gdzie osoby z poziomu chociażby, nie wiem, sposobu wysławiania, czasami tak się zdarza, że wad wymowy czy sposobu w ogóle komunikacji nie spełniają naszych oczekiwań, naszych jako rekruterów, naszych jako potencjalnego pracodawcy. Więc proszę mieć to na uwadze, że jeżeli rozmowa potrwa, nie wiem, 20 minut czy 30 minut, to niekoniecznie musi oznaczać, że położyliśmy tą rozmowę i że coś było nie tak, tylko to jest ten pierwszy odsiew i tam więcej nie ma nic do powiedzenia, bo celem rekrutera było tylko właśnie sobie zweryfikowanie pewnych rzeczy i potem dopiero jak dostajemy spotkanie, zaproszenie na drugie spotkanie, to wtedy już przechodzimy przez CV, przez kolejne punkty i zaczynamy właśnie już rozmawiać na temat naszych doświadczeń, umiejętności, zasobów, kompetencji. Moniko, ty wspominałaś też o tych zagrożeniach niebieskim światłem. Czy są jakieś sposoby oprócz ograniczenia czasu zakończenia, prawda, kiedy mamy kontakt z ekranem, tak w bieżącej pracy zredukowania tego światła? Dwa najprostsze rozwiązania to dla tych, którzy noszą okulary albo lubią nosić okulary, bo możemy mieć okulary korekcyjne, ale możemy mieć też zerówki tak zwane, czyli zwykłe szyby. Okulary mają, na okularach możemy sobie zamówić u optyka filtry na niebieskie światło.
po prostu, tak? Czyli właśnie one będą nam blokowały, już dostęp niebieskiego światła do naszego mózgu. To jest jeden wariant. Drugi wariant na pewno na smartfony, do sprawdzenia, czy jest już to rozwiązanie na ekrany komputerowe, to jest dokupienie szybki po prostu, tak? Szybki, którą naklejamy i która właśnie jest blokerem też niebieskiego światła. Super. To wszystkie pytania z tego, co widzę. Bardzo dziękuję za to spotkanie, niezwykle interesujące. Tutaj ja sama mam kilka pytań, ale już przekroczyłyśmy czas prawie 20 minut. Wybierzcie Państwo, tak. Więc już nie będę tego rozciągać, ale też wielka wdzięczność tutaj dla Ciebie, Moniko, że o tych translatorach, komunikatorach tutaj dopiszesz. Jeżeli się pojawią jeszcze jakieś inne pytania, to też będziemy wdzięczni za Twoją odpowiedź. Dziękujemy naszej ekspertce, dziękujemy Państwu, że byliście razem z nami i też ogromne podziękowania dla firmy ProMedica 24 za zorganizowanie tego spotkania i otwartość na tematy, które właśnie sprawiają, że możemy się z tym internetem w każdym wieku zaprzyjaźnić. Dokładnie. Także do zobaczenia. Dziękujemy serdecznie i bardzo prosimy, jeżeli Państwu podobało się to spotkanie, też o zalajkowanie fanpage'a ProMedica 24, na którym cyklicznie odbywają się bardzo ciekawe spotkania z ekspertami. Także do zobaczenia. Dziękujemy i dobrego.